Dzień dobry, choć w zasadzie dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas spotkania autorskiego związanego z książką, która niedawno się ukazała. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa PWN. Jest to manual projektowanie komunikacji wizualnej. I trochę jest tak, że wkręciliśmy się na wasze wydarzenie, Mateusz Gosia, bo wykorzystaliśmy wystawę, która porusza to zagadnienie, które również było dla nas kluczowym zagadnieniem przy przygotowywaniu tej książki. Czyli zagadnienie związane z procesem projektowym. A skoro proces projektowy, to zarówno ta część kreacyjna, która jest oczywiście najbardziej spektakularna, ale również ta część diagnostyczno-strategiczna, która może jest mniej spektakularna, ale wierzcie mi, że bez, tej, bez tego siedzenia w danych, tabelach, obserwacjach, eksploracjach, syntezie i tak nie byłoby tych spektakularnych obrazków. Mam nadzieję, że autorki autorzy dzisiejszych prac się ze mną w tej materii zgodzą. I tak trochę patrzę na autorów, autorki, tak kiwają głowami. Nikt nie kiwa, ale okej. Okay. Okay. Zaplanowaliśmy serię spotkań mm, związaną z manualem, podczas których będziemy rozmawiać o różnych aspektach tej publikacji. Dlaczego seria spotkań? Bo ta książka jest wielowątkowa. Ta książka porusza z jednej strony każdy etap procesu projektowego, ale jest podzielona na takie cztery wiodące części. To jest ta najnudniejsza część, pierwsza, czyli teoria projektowania. To jest część, która porusza zagadnienia, których tak naprawdę na co dzień uczymy na kierunku grafika, czyli m.in. projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, projektowanie publikacji, fotografia, multimedia. Wszystkie te zagadnienia, które znajdziecie na, na kierunku grafika. To jest również część związana z eksperymentowaniem. Eksperyment w fotografii, eksperyment w sztukach pięknych, eksperyment w kontekście barwy. Czy eksperyment w kontekście tekstu, bo to też jest przedmiot projektowania, jeśli chodzi o zarówno o nasz program, jak i generalnie tekst się również projektuje. Tutaj tak patrzę trochę w stronę publiczności i na kasie, która zajmuje się m.in. kreatywnym pisaniem czy UX-writingiem. Jest również część poświęcona studium przypadku i trochę będziemy poruszać się w tych czterech częściach, rozmawiając o manualu, ale dzisiaj postanowiliśmy połączyć wystawę Design Studies. Z częścią taką researcherską, metodologiczną porozmawiać chcemy o, przede wszystkim o badaniach. W latach 70. Freiling opublikował taki bardzo interesujący tekst o tym, jakie jest znaczenie badań w projektowaniu. Wyróżnił tam trzy typy badań: badania przez projektowanie, badania o projektowaniu, o projektowaniu i dla projektowania. I choć to było w latach 70. ubiegłego wieku, to wciąż wydaje mi się, że na. Akademiach, na uniwersytetach, które kształcą w zakresie projektowania, tematyka badań jest bardziej science fiction niż social fiction. Więc będziemy na pewno o tym próbowali dzisiaj porozmawiać z osobami, które mam, którym, z którymi miałem przyjemność napisać tę książkę czyli z autorami i autorkami manuala. Ale też dzisiaj naszym specjalnym gościem, jest Pani Dorota Siudowska z wydawnictwa PWN, która jest naszą wydawczynią. Bez niej ta książka by się po prostu nie udała. Więc bardzo Państwa proszę dokładnie o to, żeby wesprzeć naszego wydawcę, z którym mam nadzieję, że będziemy za chwilę pracować nad, nad kolejnym projektem książki. Kiedyś mówi do nas grafomani, więc będziemy udowadniać ten wizerunkowy sznyt w praktyce projektowej. Jest z nami również profesor, przepraszam, wróć. Tak, ty jesteś profesorem, ale zawsze zastanawiam się, jaką przyjąć linię prezentowania gości podczas różnych spotkań. Kiedyś, wiecie, trzeba było zacząć od profesora właśnie. Można też zacząć od kategorii płci, czyli od, no właśnie, teraz byłoby to trudne w dzisiejszych czasach, żeby zacząć od kobiet, a nie od mężczyzn. Więc tutaj są różne, różne strategie. Ja przyjąłem strategię najbardziej rudymentarną, najbardziej podstawową, czyli ABC. I słuchajcie, i to działa. Bo mamy Mateusz Antczak, A. Tomasz Bierkowski, B. Trochę mi się to nie sprawdza w przypadku dwojga nazwisk, ale zostanę przy. Joanna Burska, B. Kopczyk. I Gosia Ciesielska, C. Tak, nad tym najdłużej myślałem, krótko, krótko myślałem nad, nad pytaniami. Panią Dorotę Siudowską, Mieszkowską już przedstawiałem, także to są dzisiejsi moi rozmówcy, z którymi no właśnie, porozmawiam o tym, czym są badania, do czego one służą, w jaki sposób można je prowadzić. I pozwolę sobie zacząć od A. Właśnie. Nie, przepraszam. Pozwolę sobie zacząć od naszej wydawczyni jednak. Czyli od S. Dokładnie. Pani Doroto, e, książka przestaje być powoli takim medium komunikacji w nauce. Coraz częściej mówimy o tym, żeby nie wydawać książek, pisać artykuły, żeby zaglądać na te listy punktowanych czasopism, żeby publico, public or perish, to jest takie piękne sformułowanie w świecie nauki, czyli publikuj albo zgiń. Czy jeszcze dzisiaj jest miejsce na książkę naukową, dobrze wydaną, dobrze zaprojektowaną? Oczywiście, dobrze napisaną. Tak, na pewno miejsce jest i my, jako wydawnictwo naukowe PWN, bardzo się staramy, żeby to miejsce było nadal i, i było w przyszłości. Bo też, jak wiadomo, dzisiaj wydać można też wszystko. Bardzo popularny jest self-publishing, więc każdy sobie może napisać cokolwiek i wydać cokolwiek, i co ciekawe, sprzedać jeszcze w bardzo dużych nakładach. Jeśli sobie zorganizuje dobrą promocję. Natomiast coraz trudniej jest um, o takie książki dobre, takie, które naprawdę są poparte badaniami, i nawet nie zawsze to muszą być książki naukowe. Czasem nie, bo my też nie, nie wszystkie wydajemy naukowe. Oczywiście ta nauka, podręczniki to gdzieś jest filarem PWN-u, było i jest, i na te, na te publikacje stawiamy. Ale wydajemy też różne rzeczy, do czego też Państwa zachęcam do przeglądania naszej oferty, bo dziś to naprawdę już nie tylko podręczniki, nie tylko encyklopedie w naszej ofercie. Ale ta książka naukowa jest nadal bardzo ważna i jest bardzo potrzebna. Też na przykład bardzo pandemia pokazała, jak bardzo jest potrzebna, kiedy ludzie siedzieli w domach i nagle my się wtedy wystraszyliśmy, boże, co to będzie, jak my sprzedamy te książki. A tymczasem widać było, że ludzie bardzo, bardzo zaczęli kupować książki naukowe, bo nie mówię tu, że nagle zaczęli kryminały być może też, ale nasze książki, które są wydawane w pwn -ie. Dlatego wydaje mi się, że to miejsce jest, staramy się y, jako wydawnictwo, żeby to miejsce było. Wiadomo, że nie zawsze taką książkę jest łatwo wydać, bo y, czasem są to małe nakłady, czasem y, trzeba to tak skalkulować, żeby to się opłaciło i wydawnictwu i autorowi, ale robimy wszystko, żeby to się udało, żeby nadal. Y Y, ludzie mieli dostęp do tej wiedzy, mieli dostęp do wyników badań, y, y, dlatego no, staramy się robić wszystko, żeby to wydawać, a wiemy też, że ludzie pytają o takie rzeczy i naprawdę przychodzą do nas do wydawnictwa czasem maile y, z pytaniem o jakieś y, nowe wydania starych publikacji, gdzie my o, ktoś chce w ogóle coś takiego przeczytać, co na przykład nawet my nie sądziliśmy, że jest to potrzebne. Dlatego jest potrzebne. I zachęcam Państwa, jeśli ktoś z Was myśli o jakiejś książce, naprawdę do, 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 do zgłaszania się do nas. Staramy się zawsze zrobić tak, żeby, jeśli temat jest wartościowy i potrzebny, żeby taką publikację wydać, nawet jeśli w pierwszej chwili wydaje się, że to może temat jakiś jest niszowy. I, no bo kto ma to wydać, jak nie PWN? Ja tylko przyłączam się do tego zapewnienia, że współpraca. Z PWN-em była dla nas bardzo, bardzo owocna i bardzo taka merytoryczna przede wszystkim. Ja wydałem już kilka książek w, tak, w różnych wydawnictwach. Natomiast proces współpracy z PWN- pokazał mi, jak dużo, na jak wiele rzeczy jeszcze trzeba zwrócić uwagę. Żeby ta książka naukowa nie była tylko książką, w której otrzymujemy x egzemplarzy i teraz bawmy się, bawmy się z tym rezultatem, tylko żeby ta książka żyła, żeby ona była dostępna. dla... Czytelników i czytelniczek, no bo przede wszystkim dla czytelników, czytelniczek to robimy, nie dla siebie, siebie samych, choć niektórzy naukowcy mam wrażenie, że trochę publikują dla siebie ale nie będę tutaj wskazywał palcem, bo musiałbym wskazać na siebie w pierwszej no ten kolejności. Ten proces taki cały też stawiamy, cały proces wydawniczy to trochę trwa. To też od razu mówię, że, że u nas nie jest tak, że się przychodzi z książką i my dobrze, fajnie, nawet jeśli ktoś ma dofinansowanie, dobrze to my bierzemy i już drukujemy, tylko zawsze procedura jest taka sama. Redakcja, kilka korekt, skład, po prostu milion razy wszystko jest poprawiane, żeby oczywiście czasami tak się nie da uniknąć błędu, i jakieś chokliki gdzieś tam wyskoczą, ale, ale no staramy się, żeby była ta jakość, no bo wiemy, że ta jakość jest naszą siłą w tym momencie. Autorzy, autorzy ich wiedza, ich doświadczenie, no i potem nasza jakość. Więc po prostu, jeśli będziemy, no wiemy, że jeśli będziemy w ten sposób, no to mamy szansę na tym rynku książki naukowej się utrzymać i jakoś funkcjonować. No bo bez tego to. to... No właśnie, a ta kategoria self-publishingu, o której pani powiedziała, i taka konfrontacja z jakością. No, bo mamy wielu samozwańczych ekspertów, wiele samozwańczych ekspertek, które no, nie mniema, mają się osobami znającymi się na, na danym zagadnieniu. Szczególnie chyba jest to widoczne w takich obszarach quasi kreatywnych, jak reklama, public relations, komunikacja generalnie. No i nagle te osoby wydają sobie książkę e, w takim trybie self-publishingu. I jak teraz, czy to jest dla Państwa jakieś wyzwanie w tłumaczeniu e, wydawcom, e, przy, autorom, przepraszam, czy czytelnikom? żeby na takie książki też zwracać uwagę, no bo jednak u Państwa ten proces na pewno będzie inaczej wyglądał niż w przypadku osoby, która sobie sama to napisała, sama sobie zrecenzowała i sama sobie wydała. Czy jest jakaś tutaj, macie Państwo jakąś taką strategię, jak sobie radzić właśnie z tą konkurencją, konkurentywnością w zasadzie self-publishingu? Na pewno takim, taką konkurencją jest to, że w self-publishingu, jeśli ktoś się dobrze przygotuje, jeśli autor się dobrze wcześniej przygotuje, zrobi sobie dobrą bazę, to naprawdę jest w stanie sporo sprzedać tej książki i pewnie na tym zarobić. I to jest prawda, i ja to otwarcie mówię bardzo często autorom, tylko tyle, że jest to często taki ruch jednorazowy i zależy, na czym autorowi zależy, bo jeśli. On chce mieć tylko książkę, którą chce gdzieś tam pokazać na jakiejś swojej stronie, że wydał, ale ludzie też czytelnicy patrzą, aha, a kto mu to wydał? I jeśli okazuje się, że sam sobie to wydał, to to też jest takie, a sam to, to też mogłam sobie coś wydać i sobie pójść wydrukować. Natomiast ym, dla autorów jest też ważne to, że yy, za wydaniem stoi wydawnictwo i nawet nie mówię tylko, że wydawnictwo PWN, bo są inne też dobre wydawnictwa, że stoi jakieś wydawnictwo, że ktoś to czytał, ktoś to recenzował, ktoś to zatwierdził i że to jest naprawdę dobre. Poza tym potem za tym też idzie promocja i dystrybucja. Jeśli ktoś z self-publishingu wyda, to owszem, może na tej książce zarobić, jeśli zależy mu na po prostu na tak pieniądzach, y, ale tej książki nie ma często w księgarniach. Ona po prostu jest często do kupienia tylko i wyłącznie na przykład na takiej stronie internetowej autora. Nasze książki czy przez inne wydawnictwa wydawane, one są normalnie no są w księgarniach dostępne, y, są od razu dostępne jako e-booki, y, też w księgarniach internetowych. Y, idzie za tym jakaś promocja. My też te książki w różnych miejscach potem pokazujemy, też jeździmy na bardzo dużo wydarzeń. Także Myślę, że to jest tą wartością dla autora, jeśli chce być bardziej wiarygodnym i pokazać, że to, co pisze, to, co publikuje, ma jakieś znaczenie. To, to myślę, że wtedy warto po prostu z wydawnictwem, a nie, nie samemu. Bardzo dziękuję. Nasze następne spotkanie o tej książce poświęcimy w ogóle zagadnieniu przygotowywania książki. I to porozmawiamy sobie wtedy o tym, co to znaczy chcieć wydać książkę, co to znaczy chcieć napisać może wcześniej książkę, ale potem już również ją zaprojektować, złożyć, e, opublikować i, i komunikować ją na, na zewnątrz. To będzie nasze drugie spotkanie. Z kim konkretnie jeszcze i na jaką wystawę się wkręcimy, to e, o tym w tak, zwanym, w tak zwanym międzyczasie, ale mamy już na to pomysł. I tak patrzę trochę kątem oka na profesora Jakubowicza i na gościcielską. Że będziemy się wkręcać w wystawy, które, które organizujecie. Mateusz, to teraz do A wracamy. Od S do A. S A. W Twoim tekście zajmujesz się projektowaniem identyfikacji wizualnej. Pokazujesz, jakie jest znaczenie, jakie funkcje ma identyfikacja wizualna, ale również próbujesz odpowiedzieć sobie na nieco szerszy kontekst takiej relacji tożsamości wizerunku, jakie mechanizmy. Towarzyszą zarówno procesowi projektowemu, ale również funkcjonowaniu identyfikacji wizualnej już w takim szerokim społeczno-biznesowym kontekście. I ja bym chciał, żebyś spróbował nam przybliżyć to w jaki sposób proces badawczy, Empiria, może wspierać proces tworzenia systemów identyfikacji wizualnej. I czy w ogóle są potrzebne te badania? O, tak, to jest, to jest pytanie, na które myślę, bardzo łatwo odpowiedzieć. A to I... zmienię pytanie. Na które bardzo łatwo odpowiedzieć. Gdyby nie było, to pewnie nie napisalibyśmy tej książki, gdyby nie, badania nie były istotne. No ja podkreślam cały czas, kiedy opowiadam o projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej, o tym procesie, o wadze tego procesu, o istocie. No, każdego z tych kroków, no i właśnie o tej części, której bardzo często nie widać, która tak naprawdę buduje nam fundament tego, co za chwilę jest widoczne i tak bardzo łatwo jest później oceniane, określane tym mianem tego logo i tego symbolu, który nie wszystkim się podoba. Tak to już, tak to już jest, ale myślałem o badaniach, właśnie po prostu w projektowaniu, że to jest trochę tak, tutaj nawiążę do tych czterech ścieżek, w ramach których Kształcimy do jednej z nich, tak sobie wyobraziłem, że jakbym stanął przed płótnem i miałbym coś namalować. Tutaj profesor Jakub ZBS by pewnie się złapał za głowę w tym momencie, ale przyjmijmy tą hipotetyczną sytuację, że tak jest. Dzisiaj nie, nie ma z profesora Jozniaczka. Tak, więc jakbym chciał coś namalować, to zdecydowanie łatwiej będzie mi malować, kiedy będę miał w tym pomieszczeniu, w którym maluję światło. E, więc y, dla mnie badania właśnie w projektowaniu są takim trochę światłem. Że one dają nam możliwość ograniczenia możliwości popełniania błędu. Że jakby, no, oczywiście w projektowaniu zawsze jest to ryzyko, że to, co zaprojektujemy, nie będzie odczytane tak, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale to ryzyko się zmniejsza w momencie, w którym zaczynamy wcześniej kopać, szukać, się tak naprawdę analizować ten szeroki kontekst organizacji. Projektowanie ma to do siebie, i to akurat bardzo lubię, że bardzo często zmieniamy kontekst, robimy projekty, które są różnorodne no i to niestety niesie za sobą właśnie tą potrzebę analizowania, szukania i kopania. No bo jednak nie możemy się znać na wszystkim. Nie wszystkie sytuacje, relacje społeczne, konteksty komunikacyjne jesteśmy w stanie tak bardzo szybko zrozumieć. A nawet jeżeli jesteśmy długo w jakimś kontekście, to pewnych rzeczy nie zobaczymy. I od tego są właśnie te badania. No, dla mnie one są fundamentem. Oczywiście można zaprojektować sobie obrazek, ale to będzie obrazek. Jeżeli to ma być system i ma być to rozwiązanie długoterminowe, to ono musi mieć jakiś fundament i ja w badaniach właśnie widzę tą rolę fundamentu. Już sobie te główki na górze poukładamy, ale trzeba mieć fundament. Hmm. Mateusz jest y, autorem systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS, więc kiedy mówimy o tym, że mamy jeden prosty znak i Tysiące opinii na ten temat, to Mateusz bardzo dobrze wie, e, o czym mówi. E, ale skoro powiedziałeś, że pierwsze pytanie było bardzo łatwe, więc zapytam o Twój doktorat. Bo w swoim doktoracie badasz koncept elastycznych systemów identyfikacji wizualnej. Możesz nam opowiedzieć, jaki komponent empiryczny to, towarzyszy temu projektowi? No tak, no tutaj zaczynamy górkę. Dziękuję bardzo. No tak, jak to bywa z procesem? Procesy są niełatwe, więc postaram się przez ten proces jakoś sprawnie przejść. No, przy tak, właśnie dynamiczne systemy identyfikacji wizualnej to dzisiaj jest taka moja orientacja projektowa i badawcza. Dynamiczne systemy identyfikacji wizualnej, no w kontraście do tych bardziej klasycznych, do tego pojedynczego znaku, no charakteryzują się zmiennością. No i ta zmienność generalnie w definicjach różnie jest nazywana, różnie jest opisywana, kategoryzowana i. Ja jako osoba. Która ma gdzieś tam jakiś taki background informatyczny, potrzebuje takich odpowiedzi trochę bardziej zero-jedynkowych. Jakiejś takiej definicji, jakichś takich ram, które pozwolą mi e, lepiej pracować no i podejmować te decyzje e, projektowe. No i w ramach mojego doktoratu tak e, szukam e, też odpowiedzi, przy okazji weryfikuję, czy to ma sens, e, czy badania laboratoryjne mają sens w projektowaniu m, takich narzędzi, które funkcjonują typowo w jakimś kontekście. No i właśnie to jest to wyzwanie, które przed sobą stawiłem, czy mechanizmy zmienności, takie analizowane laboratoryjnie, później będą mogły mi odpowiedzieć na pytanie, które z nich jak wpływają na spójność systemu identyfikacji wizualnej. Mamy zmienność, mamy spójność, przeciwstawne teoretycznie ze sobą pojęcia, no i teraz, jak to okiełznać okay projektowo? Kiedy ta dynamiczna identyfikacja wizualna faktycznie jest dynamiczną identyfikacją wizualną, a kiedy tylko pretenduje do tego, jest jakąś animacją, yy, jakimś, yy, tylko, yy, jakąś taką małą zmianą, która w kontekście całego systemu nie ma yy, znaczenia, albo jest na tyle dużą zmianą, że przestaje to być system i być yy, to będzie jakiś zbiór takich wolnych yy, artefaktów, które nie mają ze sobą połączenia. Brzmi to enigmatycznie, wiem, dla mnie też jest ale za niedługo nie będzie, mam nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Ja jak przeczytałem twój kontekst, konspekt pracy doktorskiej, to pomyślałem sobie o tym, że ten projekt jest trochę o tych trzech wymiarach badań u Freilinga. bo trochę to jest badanie przez projektowanie, bo eksperymentujesz z formą i szukasz tych, warunków warunkach laboratoryjnych szukasz tych wartości czy wskaźników Samego systemu, to są badania dla projektowania, no bo wnioski płynące z tych badań będą mogły być przekładane na praktykę projektową, ale generalnie to wciąż są badania o projektowaniu. O tym, czym jest system identyfikacji wizualnej, czy on elastyczny, czy dynamiczny, no właśnie to jest też bardzo ciekawe pytanie terminologiczne, żeby to jednak ugruntować i nie poruszać się tylko i wyłącznie w takiej otwartej semantyce, ale mieć po prostu jasny, klarowny termin, że jeżeli system identyfikacji. Ma różne warianty wizualne, to jest to system dynamiczny, czy system elastyczny, czy być może jeszcze jakiś inny, i tego innego słowa Ci życzę, żebyś wpadł w swoim, na to w swoim doktoracie. Skoro zostajemy przy tematyce awansu naukowego, ja teraz już nie będę szedł ABC, tylko CBA, może nie CBA, a, a CB w ten, w ten sposób. To gość, pytanie do Ciebie, bo Ty już ten awans naukowy w sensie do, pracy doktorskiej masz za sobą, ale tam prowadziłeś bardzo ciekawe badania dotyczące czytelności informacji, które też rozwijasz w, w tym komponencie, kontekście dydaktycznym, w pracy ze studentkami i, i studentka, studentami. I teraz, czy możesz nam powiedzieć, jak tego typu badania mogą wspierać w ogóle procesy projektowe, tak, na których Ty. Z jednej strony zrobiłeś doktorat i w ramach których pracujesz z osobami studiującymi na grafice. Mój doktorat dotyczył analizy podręczników szkolnych. Wydawało się by może mało ciekawy temat, a weźmy pod uwagę, że z podręczników codziennie korzystają w zasadzie no prawie wszyscy uczniowie, którzy chodzą, uczęszczają do szkoły, więc to ogromna grupa odbiorców i mnie interesowało to, czy można w jakiś sposób jako projektant, projektantka wspierać albo zaburzać proces uczenia się. Czy generalnie, czy chodzi tylko o to, jak ten podręcznik jest napisany, jak te treści zostały przedstawione e, przez autorów, czy też ta wizualna strona e, ma znaczenie. Ja się odwołałam do teorii psychologicznych, które pozwalały mi odnaleźć taki klucz, jak y, analizować tego typu treści i y, y, tutaj w, na y, w gruncie teorii poznawczych, odkryłam takie dwie teorie, teorię obciążenia poznawczego i kognitywną teorię multimedialnego uczenia się. One dały mi takie podpowiedzi, które zostały zweryfikowane właśnie eksperymentalnie licznymi badaniami prowadzonymi na całym świecie, że możemy wyłuskać takie pewne reguły, które właśnie wpływają na to, czy komunikat zaburza, czy wspiera uczenie się. Ja się skoncentrowałam na takich czterech regułach. Spójności przestrzennej redundacji, koherencji, sygnalizacji. No i te analizy pokazały mi, że podręczniki szkolne, ja tutaj szczególnie się koncentrowałam na takich kierowanych dla uczniów klas 1-3, czyli takich takiej specyficznej grupy, która, jak wiecie, no nie usiedzi więcej niż 15 minut na miejscu, ma problem z koncentracją uwagi z utrzymaniem je, utrzymaniem, z motywacją do uczenia się. W każdym razie no jakby zauważyłam bardzo duży przede wszystkim chaos i brak spójności przestrzennej, stylistycznej, brak struktury, brak kierowania uwagą uczniów i tutaj takie naprawdę moim zdaniem istotne problemy się pojawiły. Co ciekawe, jak przeglądam cały czas jakieś nowe podręczniki, których jeszcze nie analizowałam, to widzę, że w jakby wszystkie są w bardzo podobnym kanonie i często wyglądają, ja tutaj użyję takiego sformułowania, które mi się wydaje adekwatne, jak tabloidy. I ja się zastanawiam czasami, jak te dzieci, które właśnie mają problemy z utrzymaniem uwagi, jak one na tym podręczniku się mają skupić i, i uczyć się z niego efektywnie. Ale tutaj nawiązując do tego, jakby jak te badania mogą wspierać projektowanie, no tutaj z jednej strony właśnie ja dokonałam takich analiz, zobaczyłam, co nie działa, wiem, jak projektować, żeby projektować lepiej, ale też chciałam pokazać, że ja się zajmowałam taką dziedziną właśnie edukacji, ale tutaj na uczelni zajmuję się projektowaniem systemów informacji wizualnej i to się świetnie przekłada ta wiedza także na ten obszar, bo na przykład zasada spójności przestrzennej, weźmy pod uwagę, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy jakiś system informacji wizualnej w jakiejś przestrzeni, która na przykład zmienia, zmienia się charakterystyka zabudowy, zabudowy, że na przykład mamy, część budynku jest bardzo nowoczesna, przechodzimy do części, która jest już z innych okresu i to, to jest taki moment, w którym użytkownik może stracić orientację, może stracić właśnie poczucie takiej ciągłości i tutaj właśnie zasada spójności przestrzennej nam podpowiada, że to jest taki moment, w którym projektant powinien dodatkowo wesprzeć użytkownika informacją, która mu mówi, ej idziesz dobrą drogą, idź dalej. Więc tutaj jakby tych takich związków między Wiedzą, taką teoretyczną, badaniami i praktyką jest bardzo mhm. dużo. Trochę to nawiązuje do tych heurystyk projektowych po dowodzeniu stanu systemu, jak na przykład w aplikacjach mobilnych, kiedy robimy zakupy w internecie, no to co chwilę jakby dostajemy informację zwrotną, w którym momencie procesu jesteśmy, co się dzieje, co powinniśmy zrobić za chwilę, albo co się stanie, kiedy kliknę na przykład. Natomiast mnie zainteresowało. Pamiętam kiedyś Twoją prezentację na jednej z konferencji, gdzie pokazywałaś przykłady starych podręczników. I to nie wyszło, wynikało z Twojej prezentacji, chociaż no, no byłoby to pewnie nieuprawnione metodologicznie, ale mnie to się bardzo spodobało, kiedy pokazywałaś te stare sposoby wizualizacji informacji w zakresie edukacji. Ja mówię, kurde, ale one są świetnie zaprojektowane. Czy to jest tak, że gdzieś, gdzieś ta, ten przerost formy nad treścią nastąpił w projektowaniu informacji wizualnej? Czy to kiedyś było tak, że to było dobrze projektowane? Jak, jak ty to widzisz na tej przestrzeni, czas przestrzeni lat? To akurat nie było takim moim przedmiotem doktoratu, takie analizy historyczne, ale gdy zajmowałam się tym tematem, rzeczywiście odkryłam podręczniki przedwojenne. Ale też takie wydawane w latach 60. -tych, 70. -tych. i ja zrobiłam nawet taki aneks właśnie do mojego doktoratu, w którym mam taką podróż w, w, podróż w przeszłość. I to ku mojemu zdziwieniu ja poddałam te, przyszłam przez tą samą metodologię, jak i poddawałam analizę współczesne podręczniki i tą samą metodologię zastosowałam do analizy właśnie. Dużo starszych podręczników i okazało się w, w efekcie tych analiz, że te starsze wydania, nie tyle wizualnie, że jako, ja jako artystka je oceniam, czy jako projektantka oceniam, jako um, takie bardziej um, urzekające mnie, ale one też, um, jakby analizy takie naukowe, potwierdziły, że one są lepiej zaprojektowane. Um, ja w swoim doktoracie też wyciągnęłam, postawiłam pewną taką hipotezę, um, która mówi o tym, że no, z podręcznikami stało się też to, to, co z innymi wydawnictwami, nie tylko właśnie podręczniki. Tutaj może Pani to też, też zaobserwowała, że tutaj myślę, że lata 90. bardzo dużo złego zrobiły, jeśli chodzi o właśnie uwolnienie rynków, o to, że każdy mógł zacząć być wydawcą, o to, że nie było. Mm, Profesjonalistów, którym się tym, tym zajmowali. Też był to okres, kiedy weszły komputery, gdzie każdy mógł w zasadzie zająć się składem, nie znając zasad projektowania i typografii. I myślę, że to zrobiło dużą, dużą szkodę, um, którą w zasadzie myślę, że teraz dochodzimy do tego momentu, że zaczynamy widzieć, co zepsuliśmy i zaczynamy patrzeć w przeszłość, co było dobrego. Pani Dorota, czy Pani widzi też taką specyficzną zmianę tych lat, wpływ lat 90. na... Projektowanie książek? U nas może mniej, dlatego, że my wydajemy podręczniki no już dla dorosłych, można powiedzieć ludzi dla studentów, więc tutaj yy, tak naprawdę to niektóre szaty graficzne, to mamy nawet od lat niezmienione w niektórych seriach. Jeśli to się sprawdza, jeśli to się dobrze czyta, jeśli yy, dobrze to było zaprojektowane, to niektóre serie żyją do dziś. Oczywiście są one jakoś tam odświeżane i zmieniane, ale ta zmiana na pewno zaszła. To tak, w przypadku tych książek dla młodszych grup, dla dzieci to tak, to one są teraz, zresztą sama wiem jako mama, jak wyglądają podręczniki dla dzieci. Są mm, dzieci myślę, że bardzo przebodźcowane je przeglądając i faktycznie tam, tak jak pani mówi, to bardzo kolorowe, mnóstwo różnych czcionek, mnóstwo... Grafik, rysunków, zdjęć nie wiadomo czego, że nie wiadomo na co patrzeć najbardziej. Ale, ale też na tym rynku, takim naszym, też obserwuję to, że, że czasem dzisiaj z niektórymi grafikami, jak się współpracuje, to, to właśnie też jest trochę taka tendencja, nawet jak okładkę się projektuje. Czasem wysyła się nawet zlecenie okładki. To niektórzy wiedzą, jak zaprojektować okładkę książki zgodnie ze sztuką, a czasem niektórzy szaleją, wszystko by chcieli na tej okładce dać. Akurat ta nasza jest piękna, minimalistyczna, ale są też takie projekty, gdzie po prostu jest wszystko wszystko, mnóstwo kolorów, mnóstwo różnych rzeczy, że nie wiadomo, na co spojrzeć, kiedy się na tę okładkę patrzy i, i o czym ta książka jest, o, bo to jest najważniejsze, żeby patrząc na okładkę, czytelnik miał takie pierwsze wrażenie aha, to jest o tym. Tak, to trochę taka domena estetyki ilościowej lat 90. To też w reklamie było bardzo często widoczne, że reklama musi być duża, musi być jej dużo, na niej musi być wiele informacji. Gdyby jeszcze błyskała, wydawała dźwięki, to już w ogóle byłoby, byłoby świetnie. A dokładnie odwrotnie jest w przypadku komunikacji, że komunikacja wysokiej sprawności bardzo jasno określa, ile można powiedzieć. Można powiedzieć X. A jak chce się powiedzieć XY, to już jest po prostu za dużo w komunikacji. Dokładnie tak samo działa informacja, tak samo działa okładka, reklama i każdy inny przejaw e, takiej komunikacji zapośredniczonej. Bo, no, dzisiaj mówimy XY, a nawet CBA, ABC, więc dużo tych komunikatów tu między nami. Natomiast w tej zapośredniczonej formie komunikacji to jednak już jest tego czasu i przestrzeni nieco mniej. E, dzięki gościu dziękuję Pani. E, Asiu, przejdźmy do A w takim razie z powrotem. Ale a by, a B, K. w Twoim artykule, który zresztą napisałeś się razy i trochę będzie chyba o podróży, to moje pytanie, przytaczasz metodę czy koncepcję próby kulturowej. I na czym ona w ogóle polega? Próba kulturowa, inaczej też zwana sądą kulturową, to badanie wyjątkowe, bo wielowymiarowe, które, którego głównym celem jest przede wszystkim mocne zaangażowanie uczestników, uczestniczek badania i pobudzenie w nich takiej kreatywności i autorefleksji. Bowiem istotą tego badania jest to, żeby. Mm, Uczestnicy tego badania pokazali nam wybrany fragment swojego świata. I teraz w jaki sposób to zrobić? Otóż tutaj rolę rolą odgrywają ogromną oczywiście projektanci, badacze tego narzędzia badawczego, których zadaniem jest zaprojektowanie zbioru fizycznych artefaktów. Które następnie przekazywane są osobom badanym i pozostawiane na określony czas, najczęściej kilku, kilkunastu dni. Po tym czasie, po etapie zbierania danych, które też jest dosyć specyficzne, bo polega na cyklu takich mikrointerakcji z tymi właśnie artefaktami, one wracają do badaczy, pełne różnego rodzaju znalezisk, czyli insightów. Dodatkowo badanie bardzo często posiada taką bogatą, atrakcyjną narrację słowno-wizualną, która ma dodatkowo tak wzbogacić i no, zaciekawić, ale też właśnie zaangażować mocniej tych naszych uczestników, uczestniczki badania, czyli trochę tak łączymy przyjemne z pożytecznym, żeby to wejście w to badanie było też czymś ciekawym, było też pełne pewnego rodzaju zabawy, co ma szczególne znaczenie w przypadku niektórych grup badanych do czego jeszcze za chwilkę nawiążę, bo właśnie bardzo ważne jest to, żeby to badanie, forma tego badania dopasować do specyfiki osób badanych, bo zupełnie inaczej będziemy projektować dla na przykład wspomnianych tutaj już przedszkolaków. Właśnie tutaj mieliśmy taką współpracę z przedszkolem prymusek i tutaj inaczej projektowaliśmy dla takich maluchów cztero-sześcioletnich badanie, a inaczej pewnie gdybyśmy projektowali je dla nie wiem, pracowników korporacji czy nie wiem, nauczycieli akademickich. Podsumowując, więc no jest to takie badanie z kategorii alternatywne, bardzo mocno angażujące zarówno uczestników, uczestniczki, ale też bardzo wymagające takiego zaangażowanego procesu zaprojektowania tego narzędzia i łączy to bardzo wiele kompetencji, co wymaga połączenia wielu kompetencji badawczych i projektowych. Mhm. I ono jest chyba trochę taką podróżą w tej z powrotem do użytkowników, do osób badanych, projektantów, projektantek. To, jest, to nie jest tylko przygotowanie kwestionariusza ankietowego, wysłanie go w świat, zebranie odpowiedzi, analiza, tabele numeryczne, bla 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 i... Wnioski, tak? Nie, zdecydowanie nie. Zresztą tutaj patrzę na, na Zuzę, na Ole, który miał okazję właśnie współprojektować tego typu narzędzia. Mogą potwierdzić, że jest to bardzo wieloetapowy i złożony proces projektowania samego badania, gdzie potem jeszcze wyniki tego badania trzeba przeanalizować i one są dopiero komponentem projektu rozwiązania. Tak, studenci wspominali to badanie w <laughs> z wielu czułością. miejscach z czułością. Zdecydowanie tak. Nie bez powodu się nie powtórzyło do tej pory. To kwestia ewaluacji zajęć tylko. Powiedz, powiedz mi jeszcze, bo mówiłaś o tym, że to badanie projektuje się różnie z uwagi na grupę, do której się kieruje. Co jest no, oczywiste. No, trudno sobie wyobrazić skomplikowane badanie, takie w którym się posługujemy z skomplikowaną terminologią dla osób, dla przedszkolaków. Inaczej projektujemy badanie dla dorosłych. A czy ta próba kulturowa, sonda kulturowa, ona sprawdziłaby się w takich badaniach ze stajni wicked problems, czyli tych takich problemów o nieznanym do końca źródle i nieznanym scenariuszu rozwiązań? Tak, no, tego typu kategorie problemów, czyli takich bardzo złożonych, unikatowych, właśnie z wieloma niewiadomymi, myślę, że jak najbardziej tego typu generatywne metody badawcze mogą się sprawdzić. Generatywne, czyli właśnie łączące te podejście badawcze i projektowe. Dlaczego? Dlatego, że to są takie metody, które pozwalają na zbadanie też przede wszystkim kontekstu i środowisku, środowisko działania tych użytkowników, użytkowniczek, później potencjalnych rozwiązań, a nie tylko skupiają się na deklaracjach czy też na zachowaniach ich, co bardzo często ma miejsce w przypadku takich bardziej tradycyjnych podejść badawczych. To takie kreatywne, bardzo twórcze podejście jakby pozwala, też daje taką dużą autonomię osobom badanym, dzięki czemu te rezultaty bardzo często są bardziej. Sympatyczne może też, ale takie spontaniczne, autentyczne, no i dzięki temu głębsze. Natomiast no myślę, że w przypadku takich bardzo skomplikowanych projektów, nie wyobrażam sobie zastosowania tylko tego typu metod badawczych, byłoby to pewnie zbyt wąskie podejście i pewnie warto zastosować też szereg innych narzędzi, które pozwolą też spojrzeć z wielu perspektyw, wielu interesariuszy na dany problem. Natomiast ja zawsze zachęcam, że jeśli tylko macie taką możliwość, to, żeby faktycznie też wychodzić poza takie standardowe podejście, tak na tym etapie diagnozy. Mhm, super. Dzięki bardzo. And last but not least. Że to tak. <grywa> Profesorze, Tomku. E, jesteś członkiem zespołu badawczego, który podejmuje się wyzwania weryfikacji tego, jak wygląda nauczanie typografii w Polsce. I to jest badanie, które prowadzicie w, e, razem z naszymi kolegami koleżankami z Krakowa, Katowic no i tutaj jakby z naszego wrocławskiego ośrodka. Jak Wam idzie, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, co Wam wychodzi? Co nam wychodzi? No, jesteśmy na etapie przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych, przy czym te dwa, etapy są jeszcze, te dwa etapy są na etapie analizy, więc jeszcze nie mamy całościowych informacji. Natomiast to, co mi się udało, oczywiście to jest bardzo w tym momencie niefachowe, czyli to, co udało mi się wy, wyciągnąć, czyli rzeczy bardzo nie. No interesujące, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że nieoczekiwane. To jest w kontekście badań ilościowych, kiedy badaliśmy tak naprawdę, ile szkół w Polsce uczy w taki czy inny sposób, czyli na ile ta typografia jest obecna w programie albo, albo w przedmiocie, to okazało się, że tak po pierwsze, okazało się, że szkół, które rzeczywiście kształcą typografię w lepszy lub gorszy sposób, w taki czy inny sposób, to jest 36%. Publicznych i 16 prywatnych. Czyli to jest naprawdę ogromna ilość. Ja byłem przekonany, że to się gdzieś tam zamknie w te, tej kwocie Akademii Sztuk Pięknych plus. Nasz uniwersytet, czy nasz kierunek we Wrocławiu, plus polsko-japońska akademia techniki komputerowych okazało się, że jest tego dużo, dużo więcej. Co jeszcze? Spośród osób zaproszonych z, 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 tych, z, tych, z tych ośrodków do, 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 do ankiety odpowiedziało aż 112, czy czyli osób, które rzeczywiście prowadzą te zajęcia i tak naprawdę oni prowadzą aż 140. Łącznie przedmiotów. Przy czym to nie jest pełna lista, bo nie wszyscy po prostu odpowiedzieli, więc tu naprawdę byłem zaskoczony. Jeśli chodzi o, o, te, o badania jakościowe, to tutaj rzeczywiście zrobiliśmy bardzo taki, w miarę szeroki dobór próby, żeby to były rzeczywiście osoby jak najbardziej różnorodne, jeśli chodzi o szkoły, jeśli chodzi o, o, o kierunek, czyli to nie tylko są uczelnie zajmujące się projektowaniem w sensu stricte, czyli nie wiem, akademia albo, albo nasz kierunek, ale to również. Były uniwersytety czy, czy politechniki. Osoby z różnym doświadczeniem, z różnymi stopniami naukowymi i tak dalej. I to, to co mnie uderzyło, to było to, że rzeczywiście w różnymi słowami to było wypowiedziane, ale, ale ta typografia jest rozumiana. Że, oh nie, przepraszam, w jednej wypowiedzi padło. Typografia jest rozumiana jako narzędzie komunikacji. co bardzo mi ucieszyło, że, że, faktycznie tutaj ta, ta 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 wielość odpowiedzi, znaczy przepraszam, ta, ta różnorodność osób do, 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 doszła do tego samego. Troszeczkę się uśmiechnąłem, bo to jest pierwsze zdanie znanego tekstu Lasno Moholino z 1921 roku. Przy czym dla mnie jest ciekawe to, że, że tu nastąpił szereg iteracji przez te kilkadziesiąt lat, że faktycznie w inny sposób te, te osoby rozumieją, rozumieją przepraszam, to narzędzie, ale to jest pełna zgoda. Czyli jakby nie ma, nie ma jakiejś wątpliwości, czym tak naprawdę typografia jako, dziedz jako dziedzina projektowania jest w niektórych wypowiedziach pojawiła się właśnie kwestia no to o czym często dyskutujemy czyli kwestia paradygmatyzacji terminu typografia bo faktycznie jest Tyle definicji czy określeń. Czasami niektóre osoby, nie mówię z których ośrodków, ale opierały się na bardzo celnych wypowiedziach no, autorytetów, polskiego, polskiej typografii. Leon Urbański powiedział, zapytane, czym się zajmuje, powiedział, pomagam ludziom czytać. I ja absolutnie ja kocham to zdanie, bo ono bardzo wiele mówi o roli projektanta, od celu jego działania i Oczywiście o samym użytkowniku użytkownictwa. Natomiast rzeczywiście jest, jest ta potrzeba, żeby uporządkować sobie, czy, czym jest ta typografia dla winy, czy umówić się na, na, na pewną definicję, wo, wo, wobec której możemy pracować w różny sposób, czy, czy prowadzić cały, cały dyskurs. I co jest jeszcze ciekawe, i to już absolutnie to było tak naprawdę out of the box, to wszyscy rozmówcy rozmówczynie byli bardzo. Bardzo się ucieszyli, i, że ktoś w ogóle o to ich pyta i, i rzeczywiście wychodziły z, 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 tych, z tych wywiadów ym, y, taka że faktycznie wyszła potrzeba dyskusji. Czyli oni z jednej strony czują tę potrzebę, ale nie mieli tutaj forum, czy, czy nikt ich o to nie pytał yy, no i, 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 u, i ucieszyli się, że w ogóle coś w tym kierunku idzie. Mhm. Bardzo ciekawy projekt, tak zastanawiałem się swego czasu, e, co byłoby twoim takim długofalowym celem tego projektu, czy mhm. wynikiem może tego projektu będzie inny sposób, inna propozycja innego sposobu kształcenia typografii, albo no właśnie z paradygmatyzowania nie tyle samego pojęcia. Mhm. Mhm co sposobu kształcenia projektantów, projektantek w tym obszarze typograficznym. To znaczy zdecydowanie, to, zdecydowanie to, to, to drugie, bo, bo to co wspomniałem o, ty, o tej potrzebie paradygmatyzacji, to, to ona była, tutaj to, to pojawiło się w wywiadzie pogłębionym, spontanicznym. Dla mnie to jest, jest pewna lampka. Natomiast tu celem całego projektu to jest rzeczywiście, ja nie wiem, czy to jest, czy to jest w ogóle możliwe, ale, ale tutaj tak naprawdę wyróżnienie stałych i wskazanie na zmienne. Czyli to, co w różnych Formach, nie tyle formach, treściach kształcenia y, przez różne osoby z różnym, z różnym backgroundem i tak dalej. Y, I oczywiście w różnych okresach, bo tak naprawdę tu punktem z wyjścia to była y, książka profesora Lenka, y, którą do, dokończyłem już niestety podczas jego choroby i, i, i po śmierci. Sześć y, lekcji, lekcji typografii. Y, i pracując nad tą książką, dostrzegłem w tych jego zadaniach realizowanych z no, do lat nastych XXI wieku, dostrzegłem szereg, szereg tematów, czy szereg zagadnień, które, które były poruszane przez konkretne tematy, które spokojnie, czy one są absolutnie, ja wiem, że to jest straszne klisze, są uniwersalne, czyli są ponadczasowe, czyli spokojnie można je wdrażać w innych uczelniach, w innych systemach kształcenia, w, w, w innych społeczeństwach, mało tego w kontekście innych mediów i tak dalej. Albo w wdrażać jeden do jeden, albo no, mocno się nim inspirować i aktualizować je poprzez nasze potrzeby. No więc tu kwestia tego, żeby, spra żeby sprawdzić i, y, y, faktycznie, czy, czy ta moja hipoteza jest słuszna, czy nie. Potem właśnie dzięki współpracy z zespołem krakowskim, czyli doktor Anacik-Kryzą, Anaci Zuzaną Łazarewicz, Annią Sieron i doktor Kinga Blaszkę, to w ogóle super zespół interdyscyplinarny, bo Kinga jest historyczką sztuki, Zuza jest projektantką, Ania jak i Agata są socjolożkami i jednocześnie badaczkami. Więc no i ty. No, no tak, ja. No i one mi zwróciły uwagę, że, że, że dobrze by to było sprawdzić szerzej i w sposób stricte naukowy. No więc tu taką, przepraszam, że odpowiadam bardzo tak naokoło, ale tu wydaje wyda mi się, że, że to tło było konieczne. Natomiast rzeczywiście marzy mi się to, żeby rzeczywiście, żebyśmy doszli do pewnych, do pewnych, tutaj była mowa o fundamentach, to w innym kontekście o fundamentach, żeby dojść do pewnych fundamentów, czyli czego uczyć i właśnie w kontekście i, i, i chaosu informacyjnego i, i tego, że nie jesteśmy w stanie przerabiać kolokwialnie wszystkich informacji, żeby pewne były, znaczy żeby rzeczywiście jasno określić, co jest stałe. A to jak my będziemy pracować z nimi, to, 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 to w ogóle będzie bardzo ciekawe. Gdybyś nie odpowiadał na około, zadałbym ci jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, dlaczego na Akademiach Sztuk Pięknych, a masz to doświadczenie też akademii, e, zagadnienia związane z Empirią są no, gdzieś spychane na drugi, trzeci, a nawet piętnasty plan. Czy z, wynika to z jakichś takich zaszłości historycznych, czy to znaczy, nie wiem, to no znaczy, ja, 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 ja dokładnie płaczę w ten sam sposób, a, <laughs> a może do, dosłownie, bo mam z tym styczność na, na co dzień, nie tylko w, 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 w uczelni katowickiej, tylko w wielu. Trudno mi powiedzieć, być może, to jest, być może to, jest, to jest zaszłość, bo tak naprawdę projektowanie w Polsce jest bardzo młodą dyscypliną. Znaczy tutaj no, takim ojcem projektowania, ale w kontekście projektowania produktu to był y, profesor y, y, Pawłowski z Krakowa. A historycznie zawsze projektowanie graficzne było dołączone i wciąż jest w zdecydowanej większości uczelni Akademii Poza Katowicką, jest przy Wydziale Grafiki. Czyli dla wielu osób to, jest, to jest, projektowanie jest, jest, jest sztuką. I no, i tutaj ja nie będę tutaj tego wątku otwierał. To, to jest. Tak, no, to tak. jest. Myślisz, to że wątek jest nie, przy, przyznam tak. szczerze, że nie wiem. Fakt, yy, 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 czy widzę pewien postęp, że faktycznie już. Zaczyna się o tym myśleć. To, w jaki sposób to jest realizowane, to jest inna rzecz i to jest znowu temat na osobno, to, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za późna y, reakcja, na przykład w stosunku do tego, co pisze, pisał Jorge Frascara, uwaga w 1988 roku, tak. bo niestety jego tezy są wciąż aktualne. Zdecydowanie. No To jest też taki temat, w którym moglibyśmy otworzyć niejedno, ma kilka puszek Pandory y, w kontekście naszego środowiska. Może tego dzisiaj nie róbmy. Ym... Ja mam takie, taką obserwację, że to co robimy tutaj we Wrocławiu przynosi nam um, z połączenia dwóch dyscyplin, czyli nauki o komunikacji społecznej i mediach i sztuk plastycznych konserwacji dzieł sztuki, tak pracując z tym językiem formalno-prawnym, przynosi nam dużo korzyści w łączeniu zarówno tej perspektywy czy postawy naukowo-badawczej z postawą projektową. Czyli łączymy narzędzia projektowe, wykonawcze, realizacyjne z tym, że to trzeba jednak próbować weryfikować, badać. Trochę tak patrzę na Zuzę, która siedzi w pierwszym rzędzie i zajmuje się między innymi badaniem affordancji w kontekście opakowań, ale patrzę też na współautorki, współautorów manuala. Patrzę na Martynę, która zajmuje się badaniem produktów przede wszystkim cyfrowych. Profesor Jakubowicz, który zajmuje się eksperymentalnymi takimi metodami badań obrazowania. Jest z nami Kasia, która zajmuje się badaniem tekstów, Paulina, która zajmuje się badaniem takiej komunikacji o charakterze inkluzywnej, więc ten, ta, ta komponenta empiryczna w projektowaniu komunikacji, w projektowaniu graficznym w multimediach bardzo dobrze się sprawdza i to nie tylko na zasadzie badań stosowanych w projektowaniu, czyli tych, których się używa do tego, żeby przejść proces projektowy, ale również w tym kontekście badań podstawowych czyli poszukiwania prawdy, mówiąc takim górnolotnym, ale jednak akademickim, e, akademickim językiem. Bardzo Wam dziękuję za tę krótką rozmowę. Patrzę również kątem oka na Paulinę, która mierzy czas i e, e, zwykle zaznacza, co możemy, czego nie możemy. Jeszcze tego nie robi, więc prawdopodobnie mamy 2-3 minuty na pytania, na pytania z sali. Czy macie jakieś pytania do autorów, autorek? do naszej wydawczyni, a być może do innych autorów, e, autorek, którzy zasiądą, zmienią rolę społeczną z osób będących w publiczności do moich rozmówców, rozmówczyń. Czy są pytania z sali? Bardzo serdecznie zachęcamy. Można przywalić. Profesor Jakubowicz. Wiedziałem, że profesor Jakubowicz zawsze zada pytanie, Można kiedy jest liczyć. potrzebne. Ja mam tutaj do Pani pytanie, jeżeli chodzi o... Wydanie tej książki, ale też pewnie innych książek, które mają specyficzne layouty i oprawę graficzną. Czy właśnie projektowanie publikacji jest takim wyzwaniem, też przy okazji procesu wydawniczego? Czy nie? Czy jak to, jak to w tej chwili wygląda? Jest to wyzwanie. Staramy się, znaczy tak, to tak jak wcześniej nawet powiedziałam, mamy różne serie. W ramach tych serii mamy jakieś takie różne layouty, które stosujemy od dawien dawna i nie zmieniamy, bo czytelnicy są do tego przyzwyczajeni i chcą, ale czasem są publikacje, gdzie potrzebujemy czegoś nowego. Tu akurat mieliśmy też szczęście, że książka została zaprojektowana przez, przez autorów więc jest ładna i, i naprawdę to wygląda że jest nie tylko merytorycznie piękna, ale też i wizualnie piękna, ale tak jest to wyzwanie jest to trudne, bo nie ma z... Zbyt wielu chętnych osób do współpracy z wydawnictwami. Nie wiem, być może chodzi o stawki, y, może chodzi o to, że w przypadku takich layoutów to jest często dużo różnych jakichś tam szczegółów, one się zmieniają. Nagle też jest y, tak, że. Bo to jest tak, są dwie, nie tylko dwie strony takiej pracy, nad, nawet nad okładką, nawet nie mówię o środku, między wydawcą a grafikiem, projektantem, ale jest jeszcze autor często, który wrzuca swoje trzy grosze. I naprawdę wiele razy y, przechodziłam już przez to takie pogodzenie autora z grafikiem, kiedy, kiedy grafik proponuje coś, projektant coś proponuje, autor mówi, nie, bo tu ma być zielone, albo nie, co to w ogóle jest, tu proszę mi wrzucić mapę i potem na przykład y, przesyła okładkę, którą zaprojektowała żona albo syn, <grytania> która jest albo jakiś najlepszy grafik w tym kraju, to jest bardzo częste zdanie, które, autor, które <grytania> słyszę od autorów. <grytania> to jest proszę pani najlepszy grafik w tym kraju. I, no i to nie jest łatwe. To, to na pewno to, to na etapie pracy nad książką to nie jest łatwe. Zawsze to trzeba jakoś pogodzić, żeby... No ale głos decydujący ma wydawnictwo. I całe szczęście. I całe ja szczęście. Naszą, no naszą książkę zaprojektowała najlepsza graficzka w tym kraju. Katarzyna Sowa. Z katedry grafiki. Jeszcze jedno pytanie, a czy ma Pani jakieś takie przykłady, czy w ogóle czy są takie sytuacje, że dobry projekt wpłynął na sukces sprzedażowy nudnej książki? Bo nudnej książki w tym sensie, że są trudne książki, są nudne książki. Może trudnej książki? Nie trudne, nudne książ nie, nudne książ nie, trudne tak, książki. Wartościowanie Albo takiej, takiej, która pozornie wydaje się nudna w momencie, kiedy ją otwieramy. Taką, do takich książek mogę zaliczyć te publikacje, które zawierają na przykład dużo tabel. Nie? Że, że jakby z poziomu takiego czytelnika, który bardziej chce przeczytać zawartość poprzez też doświadczenia beetrystyczne, nie naukowe, ale jednocześnie proponuje mu się publikację naukową, czy właśnie są takie sytuacje, gdzie dobre projekty wpływają z jednej strony na taki sukces komercyjny, ale też na zmianę postaw u naukowców, którzy dostrzegają, że może moja żona, może moja sąsiadka albo ktoś ze znajomych, czy ten najlepszy grafik, może by sobie z tym nie poradził w kontekście tego, jak to zostało zrobione w PWN. -ie. Różnie to bywa. Czasem tak, czasem autorzy dają się przekonać i rzeczywiście, nawet jeśli najpierw jest to jakiś projekt kogoś znajomego albo samego autora, później zobaczą ten projekt nasz, czyli grafika, czyli profesjonalisty. Odpuszczając, wiedzą, tak, miała Pani rację, rzeczywiście to, co mi Pani przesłała, to jest to, idziemy w to. Czasem nie, czasem trzeba tutaj bardzo przekonywać, bo ktoś gdzieś, czasem jest też tak, że ktoś coś gdzieś zobaczył, a to nie do końca pasuje do tego rodzaju publikacji, bo my też yy, i redagując, ale też i później projektując te layouty, to staramy się dopasować. Wizualnie, żeby to wszystko grało też z treścią, żeby to, no bo to wszystko zależy też od tego, do kogo jest książka. Różnych mamy czytelników, różne mamy redakcje, różne mamy grupy odbiorców. A taki sukces, znaczy, no nie, nie zawsze jest to proste, bo tu trzeba pogodzić różne strony. Natomiast yy, na pewno to, to tak, to jest prawda, że jeśli książka jest dobrze zaprojektowana, jeśli ma dobrą okładkę, jeśli ma bardzo taki czytelny środek, ten layout jest przejrzysty, fajnie się to czyta, to wpływa to na sprzedaż. Też myślę, ale na pewno za zainteresowanie, bo nawet ja lubię tak sobie podglądać. Jak czasem jesteśmy na jakiejś konferencji i leżą nasze książki i widzę, jak ludzie podchodzą, zawsze sobie stoję kątem oka, obserwuję, co, na co zwracają uwagę. Czy tylko tytuł, czy coś przyciąga, co jest na okładce? Na przykład kiedyś mieliśmy taką fajną książkę, nie pamiętam tytułu, bo to nie była moja redakcja, ale też coś o kreacji to było, że książkę można było otworzyć z dwóch stron. To znaczy, okładkę z jednej strony miała inną, z drugiej inną. I jeszcze był taki projekt, że były trzy okładki do wyboru, bo chodziło o, książka ogólnie była o jakichś wyborach i chodziło o to, że chcesz przeczytać tę książkę, wybrać, masz wybór okładki. Książka jest ta sama, tylko były trzy różne projekty, do sprzedaży trafiły trzy różne okładki, żeby też jakoś to ograć promocyjnie i, i pobudzić tego czytelnika gdzieś tą więź już z nim na tym etapie z nią nawiązać. Także tak, to się przekłada i, i lepiej jest, jeśli książka wygląda dobrze, tak, to, to na pewno wpływa i na sprzedaż i na zainteresowanie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za, za obecność. Książka jest dostępna dla tych, którzy chcieliby mieć papierową wersję czy e-bookową wersję na swoim czytniku czy w swojej biblioteczce. Jest ona dostępna do kupienia na stronie wydawnictwa PWN. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia podczas kolejnego spotkania w Manuale Rozmowy. Dzięki.